Marcina. Witam na konferencji prasowej, Damian Rybowski. Witam na konferencji po spotkaniu Świtu Szczecin z drugim zespołem Pogoni Szczecin. Są z nami trener zespołu Pogoni, pan Paweł Ozga, także trener zespołu Gospodarzy, czyli Świtu, pan Mariusz Kuras. Może zaczniemy od trenera zespołu gości. Proszę o takie krótkie podsumowanie dzisiejszego wydarzenia, które rozpoczniemy się, jak wiemy, o godzinie 15:15. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować trenerowi tutaj za sportową walkę. 20 lat temu jako młody kibic Pogoni chodziłem i podziwiałem trenera na boisku i dlatego pełen szacunku oddaję go trenerowi w pierwszej kolejności. Dziękuję pięknie. W takim razie przekazujemy tutaj głos trenerowi zespołu Gospodarzy. Trudno coś mądrego powiedzieć po przegranym meczu u siebie z drużyną, która jest punkt przed nami i tak naprawdę trwa rywalizacja w tej lidze między Pogonią a Świtem Szczecin. Także myślę, że szczerze powiedziawszy, mecz przegraliśmy w takiej strefie mentalnej. Mecz z Pogonią często, gęsto wygrywa się w szatni i myślę, że wychodząc na boisko nie byliśmy taką drużyną, jak byliśmy w poprzednich meczach, gdzie ta piłka chodziła, wiele rzeczy się działo, organizowaliśmy dobrze grę ofensywną, było dużo sytuacji, natomiast tutaj tego nie było, straciliśmy łatwo bramkę w pierwszej połowie. Myślę, że ta druga była bardzo podobna i no i tyle, te sytuacje, które były w drugiej połowie, oczywiście ataki, gdzie próbowaliśmy wrzucać piłkę na głowę, czy sytuację miał Szymon Kapelon, czy sytuację miał Kędziora, natomiast to nie były takie czyste sytuacje, które mogły spowodować to, że żebyśmy tam złapali kontakt i na pewno nad tym ubolewam, bo graliśmy bardzo dobre zawody w Starogardzie Gdańskim, a dzisiaj zagraliśmy na pewno słabszy mecz, graliśmy u siebie, a porażki u siebie bolą podwójnie i myślę, że Pogoń była dobrze zorganizowana, niestety, ale nie mamy punktów i to na pewno bardzo boli. Patrząc na statystyki, obydwie drużyny miały do tego spotkania tylko po 9 straconych bramek. To będzie pytanie również do trenera zespołu gości. Po 9 bramek, co stawiało ich w roli liderów pod kątem defensywy w tej lidze. Jeśli patrzeć pod kątem całej trzeciej ligi, gdzie występuje 72 zespoły, również Pogoń i Świt plasowały się w wysokiej czołówce, czyli gdzieś mniej więcej trzecie, czwarte miejsce. No dzisiaj niestety dorobek Świtu troszeczkę podupadł. Jednak 11 bramek również stanowi o tym, że siła defensywna jest dobrym ogniwem w zespole Świtu. No na pewno tak, tracimy mało bramek, podobnie Pogoń traci mało bramek, no ale takie są mecze, no jeżeli przegrywasz, to te bramki gdzieś tam ci dobijają i z tego tytułu ta statystyka rośnie, natomiast myślę, że nie ma co patrzeć na statystyki, tylko najważniejsza statystyka to jest to, ile masz punktów, tak? Bramki oczywiście są bardzo ważne, bo bramki są ozdobą każdego meczu, natomiast pracujemy na to, żeby w obronie nie tracić bramek i myślę, że zarówno w Pogoni, jak i tutaj u nas to wychodzi nieźle, ale dzisiaj straciliśmy dwie bramki i tak naprawdę no, musimy nad tym cały czas pracować, poprawiać, żeby uniknąć takich błędów, jak dzisiaj zrobiliśmy. W przyszłym tygodniu również bardzo ciężkie spotkanie na wyjeździe w Bydgoszczy z Zawiszą. Mentalnie chyba chcielibyście się po dzisiejszym spotkaniu podnieść i dobrze zakończyć jednak tą rundę jesienną. Wie pan, no, mentalnie
Zagraliśmy dobry mecz w Starogardzie i tak naprawdę mentalnie byliśmy przygotowani na to, że przyjeżdża Pogoń. Wiedzieliśmy, że jest to solidny przeciwnik z górnej półki i że nie będzie łatwo. To samo zrobimy przed Zawiszą. My też nie chcemy spuszczać głowy między nogi i po prostu patrzeć, co się dzieje dookoła. No, te punkty musimy robić. No, każdy zespół gdzieś tam będzie przegrywał, każdy zespół szuka tych punktów, będzie coraz trudniej o te punkty, bo przecież liga idzie cały czas do przodu, jest końcówka sezonu, końcówka rundy, więc piłkarze też już są zmęczeni. Dlatego no, będziemy walczyć, no, będziemy zrobimy wszystko, żeby w Bydgoszczy przywieźć punkty. To też nie będzie łatwe, natomiast mam bardzo dobry zespół i wierzę w ten zespół i wierzę, że do Bydgoszczy pojedziemy po punkty, a nie tylko po to, żeby tam być. Dziękuję pięknie. Przechodzimy teraz do trenera zespołu gości, pan Paweł Ozga. Trenerze, przede wszystkim gratulacje. Jest to trzecie zwycięstwo w stosunku 2-0 nad Świtem Szczecin, kiedy przejął pan stery właśnie jako trener w drugim zespole Pogoni. Jak to jest grać przeciwko zespołowi, który się kiedyś prowadziło i z którym kiedyś również osiągała się sukcesy, ocierając się o drugą ligę? Na pewno jest to zawsze sentymentalna podróż. W owym czasie w Świcie faktycznie walczyliśmy do końca o awans do drugiej ligi, zabrakło niewiele. Natomiast no, dziś jestem trenerem Pogoni i patrzę tylko przez pryzmat tego, jak Świt ograć. Trzeci raz kolejny wygrywamy w stosunku 2-0. To mnie bardzo cieszy. Wracając do pana jeszcze słów wcześniejszych, Świt i Pogoń przed tą kolejką ze wszystkich lig centralnych w Polsce zajmowaliśmy egzekwo drugie miejsce. W trzeciej lidze jest jeden zespół, który stracił 8 goli, wszystkie inne mają więcej, także to pokazuje między innymi bardzo dobrą robotę trenera Kurasa, ale również dobrą pracę naszego sztabu. Tutaj u nas w zespole za to odpowiada jeden z moich asystentów, Krzysztof Białek, który trenuje z chłopakami od początku tego sezonu obronę pola karnego, dokładnie mówiąc, i poszczególne zachowania przekładają się na mecz, a to bardzo cieszy szczególnie nas trenerów, gdy efekt i praca, którą wkładamy w trening, przenoszona jest na boisko, także to cieszy. Co do samego meczu, myślę, że wygraliśmy zasłużenie, szczególnie w pierwszej połowie byliśmy według mnie zespołem bardziej konkretnym, może nie lepszym, natomiast na pewno stworzyliśmy więcej groźnych sytuacji. Druga połowa, Świt musiał ruszyć. My mieliśmy na to plan taki, aby utrzymywać jak najdłużej piłkę i szukać okazji do dobrych kontrataków. Natomiast nie popełniliśmy dziś błędu takiego, jak popełniliśmy z Gdańską, gdzie po prostu daliśmy się zepchnąć, mając 1-0 prowadzenie do przerwy. Tutaj staraliśmy się grać cały czas pressingiem, cały czas wysoko, z pozycji szóstek zawodników, gonić do tego dosłownie, żeby szli wyżej, wyżej, wyżej i próbowali odbierać piłki w środku pola. Myślę, że w dużej mierze to zdecydowało o zwycięstwie dzisiaj. Tak, dziękuję bardzo. Wracając jeszcze do tej ofensywy defensywy w zasadzie, może o ofensywie za chwilę, defensywy, to jednak tutaj pokuszę się o stwierdzenie, że najlepszym zespołem wśród 72 jest drugi zespół Rakowa Częstochowa, który stracił do tej pory tylko 7 bramek. Na miejscu drugim jest Awia Świdnik, faktycznie 8 bramek, a później 5 zespołów, w tym Świt i Pogoń. Zobaczymy po tej kolejce. Zobaczymy właśnie po tej kolejce, jak to będzie wszystko wyglądało. Do tej pory, do tego spotkania, do dzisiejszego spotkania mieliście strzelonych 19 bramek, Świt 29. Dzisiaj widzieliśmy na boisku Aleksandra Gorgona, który po dłuższej przerwie zaprezentował się tylko 45 minut. Dlaczego tylko 45 minut? Odpowiedź jest prosta. Aleks nie grał dokładnie 15 miesięcy w piłkę, jeśli chodzi o mecz. Od mniej więcej 4 tygodni trenuje z zespołem. Już tydzień temu miał wystąpić, natomiast przytrafił się mały uraz i nikt nie chciał ryzykować. Dzisiaj to było zaplanowane przez sztab medyczny pierwszej drużyny, że gra 45 minut. Myślę, że wniósł pozytywną energię, taką do szatni i na boisko i na pewno pokazał się z dobrej strony. Jak na tak długi okres pauzy, to naprawdę z jego strony było widać po prostu jakość. To, że Świt zgłasza aspiracje do awansu do drugiej ligi, to jest wiadomo. O tym się mówi dosyć głośno i od dłuższego czasu. A czy rezerwy Pogoni Szczecin również aspirują do miana drugoligowców? Myślę, że tabela pokazuje, że tak. Natomiast nic ponad filozofię klubu, nic ponad jakby najważniejszą i priorytetową sprawę, czyli rozwój chłopaków. To jest dla nas kluczowe. A jeśli przy okazji idzie dobry wynik, to pewnie, że się cieszymy. Będziemy próbować, jeśli tylko nadarzy się okazja. Na pewno. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Pytanie.